Ja mam dla Państwa prezentację, która jest zatytułowana Seniorzy w kulturach świata i się postaram troszeczkę opowiedzieć o odmiennym traktowaniu starości. Nie będę się zajmowała definicjami starości, to Pan Profesor dosyć dobrze w swoich pracach naukowych i dogłębnie opisuje, więc nie ma sensu, żebym ja do tego wracała, ale chciałam pokazać, jak różnie bywają seniorzy traktowani, w zależności od tego, z jaką kulturą mamy do czynienia. Tak na początek, taki slajd, jeszcze muszę jakieś miejsce znaleźć, nie wiem gdzie. Taki slajd wprowadzający. Rzeczywiście, jak Pan Profesor wcześniej wspomniał, no szacuje się, że my się będziemy starzeć, że nasze społeczeństwa będą rosły w wiek i że w 2050 roku liczba osób starych przekroczy liczbę osób młodych na świecie. Czyli, że nastąpi rzeczywiście to przechylenie w kierunku osób, które nie są aktywne zawodowo, w sensie produkcyjnym, które nie zarabiają pieniędzy na podniesienie poziomu ekonomicznego społeczeństwa. I to oczywiście kreuje bardzo dużo nowych wyzwań, nie tylko dla biznesu, ale też dla różnego rodzaju rządów, samorządów na poziomie i lokalnym, i na poziomie takim ogólnonarodowym. I stwarza to też tego rodzaju wyzwania, że zwraca uwagę na to, że tak jak również Pan Profesor szczegółowo przedstawił, osoby starsze mają inne potrzeby, albo może te niektóre potrzeby się nasilają i kładzie się zupełnie inny nacisk na realizowanie potrzeb, których realizacja jest niezbędna do poczucia sensownej jakości życia, dobrej jakości życia. I to przeniesienie akcentu na realizowanie innych potrzeb rzeczywiście wymaga aktywnego działania ze strony różnego rodzaju struktur społecznych i takich też instytucjonalnych. Starych można definiować różnie. My najczęściej, jak mówimy tak zdroworozsądkowo, kolokwialnie o starości, to myślimy o niej w kategoriach wieku. Ale socjologowie mają też inne sposoby rozumienia starości, oprócz tego biologicznego. Mówi się też o podejściu poznawczym, które zmienia, czy kładzie nacisk na inne procesy percepcji, na zmienione procesy percepcyjne. I to też we wcześniejszej prezentacji się pojawiło. Zdolność logicznego myślenia, pamięć, umiejętność krytycznej oceny napływających informacji. To jest na przykład też może być jeden z wymierników, czy z takich kryteriów traktowania czy dzielenia ludzi na młodszych i na starszych, wymiar emocjonalny i wymiar społeczny. Ten wymiar społeczny też jest dosyć istotny. On jest bardzo niekonkretny w takim sensie, że trudno go jednoznacznie określić, trudno jednoznaczne granice wytyczyć. W sensie społecznym ludzie podejmują różne role społeczne w różnym wieku. Jako młodzi jesteśmy praktykantami, jako starsi jesteśmy prezesami. To tak chociażby mówiąc o tym świecie zawodowym, ale oczywiście w starszym wieku stajemy się dziadkami. Rzadko kto jest bardzo młody, będąc czy wchodząc w rolę dziadka czy babci. Także to są różnego rodzaju role społeczne, na podstawie których można powiedzieć, że ta osoba należy do grona seniorów albo nie należy do grona seniorów, że po prostu pełni w społeczeństwie różne. Przejść do tego podziału na te kultury kolektywistyczne i kultury indywidualistyczne. We wspólnotach, czy w kulturach kolektywistycznych oczywiście mamy ukierunkowanie na wspólnotę, to znaczy wspólnota jest najważniejsza, a więc rodzina, grupa społeczna, z której się wywodzimy, one są najbardziej istotne. Ten wierszyk, który Państwo na pewno znają, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały, tak? On doskonale właśnie odzwierciedla to, że tożsamość jednostki jest podporządkowana tożsamości grupy. To znaczy najważniejsze jest to, do jakiej grupy przynależysz. A potem, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy polonistą, czy policjantem, dopiero potem się jakieś pojawiają takie indywidualne definicje. Natomiast ta definicja grupowa, etniczna, społeczna jest w sumie tutaj najistotniejsza. I bardzo ważne jest utrzymanie jedności grupy, budowanie takich więzi, które tą grupę ze sobą będą wewnętrznie spajały, a zatem podobieństwo. Niechętnie się widzi w grupach czy we wspólnotach kolektywistycznych, niechętnie się widzi jakiekolwiek odmienności. I to można potraktować i w wymiarze czasowym. Jak Państwo sobie przypomnicie, te wszystkie chociażby
powieści opisujące czasy XIX-XVIII wieku w Polsce, tam był rzeczywiście kładziony nacisk na podobieństwo. Tą Jagienkę z chłopów na tarczce wywieziono, bo się zachowała niestandardowo. Tak, dzisiaj to jest zachowanie zupełnie standardowe i nikogo ono jakoś nie oburza, natomiast w XIX wieku rzeczywiście to było coś nietypowego i ta nietypowość bardziej chyba ludzi wtedy niepokoiła niż to, że to był jakiś tam rodzaj mezaliansu czy czegoś, powiedzmy, niemoralnego jakiegoś zachowania. Także grupy i kultury kolektywistyczne rzeczywiście kładą nacisk na wspólnotę i na podobieństwo. I wartością, która tam jest niezaprzeczalnie bardzo istotna, to jest rodzina wielopokoleniowa. Rozbudowana rodzina z silnymi więziami łączącymi członków różnych pokoleń. Doskonale jest to odzwierciedlone w języku. Jak Państwo sobie pomyślicie, jakich my dzisiaj określeń używamy językowych, aby opisać związki rodzinne, no to mówimy mąż, żona, no to może jeszcze jakiś konkubent, konkubina, tak? Ale przede wszystkim to, dziadkowie i na tej linii dzieci, wnuki. Ale te wszystkie takie określenia, jeszcze należące do języka pewnie staropolskiego już w tej chwili, typu świekra, dziś już się tego nie używa, tak? Może część z Państwa jeszcze używa siostra stryjeczna, brat stryjeczny, tak? To może jeszcze od czasu do czasu, ale właściwie mówimy o wszystkich dla ułatwienia ciocia albo kuzyn, tak? To jest najprostsze, o tym kultura kolektywistyczna mówi, to ludzie podają jako przykład Chiny. Z tymi Chinami troszeczkę trzeba uważać, bo tam się nakładają dwie rzeczy, oprócz rzeczywiście typowej dla Azji, zwłaszcza dla Azji Centralnej, ale dla Azji w ogóle takiego ukierunkowania na kolektywizm, to tam jest jeszcze ta nakładka polityczna, tak, komunistyczna, więc to by trzeba było rozdzielić. Jakby to się udało rozdzielić, to pewnie o tych azjatyckich krajach też by można mówić jako o krajach kolektywistycznych. W sumie z takich najbardziej kolektywistycznych, które ja miałam przyjemność poznać, to byłam na jakimś stypendium w Kirgistanie, czyli już zupełnie Azja Centralna i to było bardzo, przynajmniej dla mnie to było bardzo przyjemne doświadczenie, ale dla przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, dla Amerykanów to była, no mówiąc kolokwialnie, masakra, dlatego że tam się nigdy nie jest samemu, ciągle się jest z kimś. Ci ludzie są, chcą być gościnni, chcą być życzliwi, więc się takim przybyszem zajmują, towarzyszą mu. Dla mnie to było cudowne, bo ja się nie czułam samotna, nie lubię takich uczuć, więc dla mnie to było bardzo miłe. Ale dla osób, które przyleciały ze Stanów Zjednoczonych, oni się wręcz czuli osaczeni, bo oni chcieli mieć święty wreszcie spokój, no, a ci Kirgizi mówili, że przyjdź na imprezę, to wypij wódkę, to coś tam, to coś tam. No i to zupełnie było inne podejście, było widać to nastawienie po prostu. Także Amerykanie są indywidualistyczni, a tutaj ten kolektywizm jest taki bardzo, bardzo... Natomiast jak się ma sprawa w kulturach indywidualistycznych? No tu macie Państwo takie zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych, które bardzo dobrze oddaje... To jest, tak było przez przypadek zrobione, ale ono metaforycznie dobrze oddaje jakby sytuację osób starszych w społeczeństwach indywidualistycznych. Ta pani na wózku inwalidzkim no, raczej wygląda na osobę ubogą i Państwo widzicie, że ten cały tłum jest od niej odwrócony. To było jakieś wystąpienie publiczne czy coś tam takiego, więc to jest przypadek, że akurat to się tak stało, ale metaforycznie tak rzeczywiście społeczeństwa indywidualistyczne działają. Jak nie masz pieniędzy i jesteś starszy, to właściwie jesteś eliminowany na bok. To nie do końca jest takie jednoznaczne, to też zaraz Państwu pokażę na takich przykładach filmowych, reklamowych, ale rzeczywiście jest kładziony ten nacisk na pieniądze. To znaczy wyznacznikiem albo taką osobą, która, czy grupą społeczną, która jest autorytetem w indywidualistycznych społeczeństwach, to nie są ludzie, którzy mają bogate doświadczenie, tylko tacy, którzy mają bogate. Kultury indywidualistyczne raczej cechuje tendencja do tworzenia rodzin nuklearnych, atomicznych, czyli właśnie tych bardzo takich małych. Czasami się też mówi, ja nie jestem specjalistą od socjologii rodziny, ale mówi się o rodzinach patchworkowych, czyli takich, które powstają tak jak patchworki, panie pewnie bardziej niż panowie kojarzą, tak, te zszywane z kawałków kołdry, tak, gdzie się zszywa po prostu z małych kawałków różnych materiałów coś dużego. I rodzina patchworkowa to jest rodzina, która jest stworzona z ludzi, którzy mieli kiedyś inne rodziny wcześniej. Z tego powstają bardzo zadziwiające czasami paradoksy, na przykład takie, że macocha może być młodsza od swojej pasierbicy. Jest to teoretycznie możliwe i całkiem prawdopodobne, że się tak stanie.
I to powoduje różnego rodzaju oczywiście też perturbacje i emocjonalne, i więzi społeczne się zmieniają i tak dalej. W każdym razie rodzina nuklearna jest dominująca. Starsze pokolenie jest odsunięte na margines pod warunkiem, że nie jest traktowane jako nabywca, jako silna taka grupa, która posiada zasoby. Można powiedzieć też o następujących jakby prawidłowościach. Kult młodości to jest coś, to co pan profesor bardzo trafnie powiedział, że te kremy dla tych niemowląt, tak? No więc my chcemy rzeczywiście od właściwie niemowlaka już dbać o tą swoją młodość, chociaż tak dygresyjnie powiem państwu, że ja rozmawiałam ostatnio z jakimś panem doktorem i mówię, no jak tutaj właśnie profilaktycznie przeciwdziałać osteoporozie, a on mówi do mnie, uciekać. Ja oczywiście nic z tego nie zrozumiałam, mówię, ale o co chodzi? A on mówi, aktywność fizyczna, tak tylko wyłącznie. Także to jest, no, zaczynam się wczuwać w profilaktykę przeciwko steroidom. I pilnego. Będziesz wielki, ja już może niekoniecznie. Czyli kult młodości, przymus kupowania, tak? Czyli ten przymus nabywania nowych produktów, które są związane właśnie ze zmiennością i z tą akceptacją zmiany. Mówią, że starość jest cechą wykluczającą bardzo często, dlatego że się wiąże z stereotypowym, bo za chwilę państwu pokażę, że to wcale tak nie musi być, ze stereotypowym myśleniem, że jest nieatrakcyjna fizycznie i że nie nadąża za zmianami. Tak? I tu też, ja bym też jeszcze jedną dygresję zrobiła, bo to tak już na podstawie tych projektów, o których dzisiaj jeszcze będziemy mówili i tej współpracy z państwem, o której, no, w której już trochę też uczestniczę, przy tych projektach pojawiły się takie komentarze, że autorzy mówili, no mieliśmy problem ze stworzeniem prezentacji w PowerPoincie. Tak? I to jest pewnie jakiś obszar, który jest słabszy dla państwa, natomiast państwo mają ogromny potencjał, którego młodzież nie posiada, mianowicie kontakty. Tak? To jest coś, czego młodzież w ogóle nie ma. I to jak naprawdę pomyśleć sobie w ten sposób, tak? Że my możemy zwerbować tą młodzież, młodą młodzież, tak? To pokolenie Y, czyli te 20-latki, do współpracy, a w zamian udostępnić im kontakty, to jest dla nich zupełnie bezcenna rzecz. Tak? Bo jak państwo sobie przypomnicie nawet samych siebie, jak człowiek miał 20 lat, no to kogo znał? Tak? Swoich znajomych i tyle. Teraz zna dalej tych znajomych, tylko że oni już są prezesami, dyrektorami, albo już są na emeryturze, ale byli przed chwilą prezesami i dyrektorami. I ta sieć kontaktów się bardzo mocno powiększa. Także to są takiego rodzaju potencjały, które się bardzo fajnie też potrafią uzupełniać. No właśnie, w kulturach indywidualistycznych też się troszeczkę tak myśli, że w starość to się popada z własnej winy. To znaczy, że jak ktoś o siebie nie dba, to się stanie stary. Tak? Nie myślimy o tym, że wszyscy i tak będziemy kiedyś starzy, tylko myślimy, że jak właśnie zainwestujemy w odpowiednie kremy, albo w odpowiednie kijki, albo w odpowiednie coś innego, to się przed tą starością uchronimy. No na pewno ją jakoś tam zmienimy, ale się przed nią, myślę, nie uchronimy i każdy z nas gdzieś tam do niej dotrwać.